To dobrze, nie wyjdzie. Też dobrze. Trochę przelać. Tak samo już tutaj. Tak? Oj, już widzę, że nie wyszło. Ciągniemy karteczkę, ciągniemy. Same lecą. Nie dotykać wykałaczkami z końca. Jeszcze próbujemy. Bo ja nie chcę tego dotknąć. No. A dotknąłem. Patrzcie, wszystkie wykałaczki mamy w środku. Jeszcze mi ani razu się jeszcze nie Zaraz będziemy próbować u następnych osób. O, patrzcie, ile mamy wykałaczek w środku. Wszystko ładnie poszło. Teraz równiutko trzeba, równiutko trzymać. Próbujemy następną osobą. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Oczko jest ładne, piękne. Rączkę wyprostować, jeszcze sobie zakręcić, żeby było takie idealne oczko. Czuję się to w całości. Podnosimy i popatrzcie, jakie mamy szkiełko. Popatrzcie, jak nam się przesuwa to szkiełko razem z tą niteczką. Normalne szkiełko nam wychodzi. Czy przesuwałyśmy? O, dalej masz szkiełko. Dalej masz jakby to szkiełko. Przesuwając niteczkę. Łatwe to jest, tylko się sztureczek urwał. No bo popatrz. Możesz tylko tą niteczką przesuwać w górę w dół i ci się to oczko przede będzie przesuwało. Próbuj sobie. Za ciasno tego zrobiłam. No musiałby troszeczkę luźno było. No. Udało mi się. Jak tam oczka wygląda? Dobrze? Wszystkie tak zagięłam. Z góry do wierzchu. Nie w każdą inną stronę. Tak samo ten, żółty. Z góry na dół. Zamykamy, zamykamy, zamykamy. Z góry na dół w ten sposób. Tak. Patrzcie jeszcze raz. Pokazuję w tą stronę. Tu przyginamy, tu przyginamy, tu, tu, tu i tu. Tak. I teraz tymi odgiętymi do góry kładziemy na wodzie, w jednym miejscu, tymi do wodzie, w drugie, żeby nie odwrotnie. I na wodzie. I sobie płyną. Bardzo dobrze. I nie ruszamy kwiatuszków. Kładziemy na wodzie i nie ruszamy. Patrzymy, co się dzieje z kwiatkami. I teraz jak tak o, chodzimy? Tak chodzimy, tak. Zobacz, co się dzieje z kwiatkami. Wow. Gdzieś co się dzieje? Spokojnie, nie dotykamy, czekamy, patrzymy. Możemy odsunąć sobie, wierzę, żeby się nie przytulały.